Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zanim ta informacja o ciąży znajdzie się w tak zwanym rejestrze, to najpierw kobieta musi mieć dostęp do ginekologa. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku pokazał, jaka jest smutna rzeczywistość w Polsce. Jak fatalny dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej mają Polki w naszym kraju. Tej refundowanej, finansowanej z budżetu państwa. Szczególnie zły dostęp mają kobiety spoza dużej aglomeracji. Wiejska droga do ginekologa jest wybrukowana wielkimi wybojami. Więc zanim pan minister zacznie zajmować się takimi szczegółami, które teoretycznie do niczego nie są potrzebne i przez nikogo nie są oczekiwane, warto się zająć podstawowymi sprawami dotyczącymi opieki ginekologiczno-położniczej. Także tymi paniami, tymi parami i małżeństwami, które czekają na dzieci. I tu się kłania kwestia in vitro, którą zabraliście. Dziękuję bardzo.